I właśnie państwo nie godzicie się na to, pani Kazimiero, z tym, żeby wyprzedawać to, nad czym pani mąż i pani również straciliście zdrowie. Absolutnie jednoznacznie. Wielu przyjaciół też straciło zdrowie. Zaproponowaliście, stworzyliście Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Czym on jest i co proponujecie? No, nasz komitet po prostu jest komitetem społecznym. I komitet społeczny chce po prostu, dąży do tego, żeby te nasze dobra społeczne pozostały w naszych rękach. I dlatego zmobilizowaliśmy się jako społeczeństwo, niezależnie od żadnych partii politycznych, żeby nas nie postrzegano w kategoriach partii, że jesteśmy społecznym komitetem, który chce walczyć o nasze dobra, o nasz byt. Już nie mówiąc dla nas, ale dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, bo tu jest nasze miejsce i tu powinniśmy żyć i nie poniewierać się po świecie. A polityka tego rodzaju prowadzi do tego, że no niestety młodzież, kwiat wykształcony, nie znajduje tutaj we własnym kraju środków do życia. W związku z czym to jest ten komitet, który ma obowiązek po prostu walczyć o nas, o Polaków. Dlatego po prostu ten komitet działa i chcemy zmobilizować naszych patriotów do tego, żeby nam pomogli usatysfakcjonować i zebrać tą wskazaną ilość 100 tysięcy podpisów na ten cel, żebyśmy się przeciwstawili takim decyzjom nieuzasadnionym w naszym kraju. I liczymy na to, że właśnie tu jesteśmy i mamy możliwość zwrócić się do naszych rodaków, którzy są patriotami tego kraju, że poprą nasz komitet społeczny i że udzielą nam wsparcia pod każdym względem, żebyśmy mogli decydować o tych naszych wartościach. To stąd, tak, dlatego też przygotowaliście państwo zarówno projekt ustawy, jak i też zbieracie wciąż podpisy. Już 100 tysięcy podpisów chyba jest, z tego co się zorientowałem. Nie, jeszcze nie mamy 100 tysięcy podpisów. Ale można się wpisywać, wybierając w wyszukiwarkach. Tak jest, cały czas zbieramy www.polskilotos.pl. To jest ta strona, gdzie można pobrać listę do zbierania podpisów. Jest tam także projekt ustawy. I chcę państwu także poinformować, że w sobotnio-niedzielnym wydaniu naszego dziennika będzie apel i komunikat naszego komitetu, będzie także lista do zbierania podpisów, będzie także apel o wsparcie i liczymy na to. Proszę państwa, jeżeli dzisiaj będziemy solidarni, jeżeli dzisiaj razem uda nam się zebrać te 100 tysięcy albo i więcej podpisów, a mamy czas do końca lipca, to jest szansa na to, że przynajmniej zaprezentujemy ten głos szerzej, w Sejmie. Wszakże Gdańsk to jest kolebka Solidarności. Nie ma już kolebki, nie ma polskiej stoczni. Nie ma już, tak. Został tylko jeszcze Polski Lotos. Przypomnijmy, to jest, są bardzo innowacyjne i nowoczesne technologie. Zresztą to, o czym państwo mówiliście, program 10+, dzięki czemu może Lotos przerabiać 10 milionów ton ropy naftowej rocznie i dzięki czemu może być jedną z najbardziej produktywnych gałęzi przemysłu i może świadczyć o niezależności naszej energetycznej. A chyba o to cały czas chodzi nam. Tak, jeszcze może uzupełnię to, co powiedziała tutaj słuchaczka. Proszę zwrócić uwagę, w Gdańsku było także przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, jest podobne zresztą przedsiębiorstwo w Warszawie, gdzie też trwa podobny protest społeczności lokalnej. I to przedsiębiorstwo energetyki cieplnej zostało sprzedane gminie Lipsk. I ta gmina Lipsk de facto myślała o tym, żeby to gdańskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej sprzedać dalej, mówiło się, że Francuzom. Okazuje się, że rząd federalny Niemiec powiedział, niestety, jeżeli jest jakaś gmina, wchodzi w jakąś własność, to tą własność musi pomnażać, a nie roztrwonić. Czyli nie rozumiem,
gałęzie, całą gałęź energetyczną sprzedano zagranicznemu podmiotowi? Tak jest, tak. Gminie, tak. Dokładnie. Innemu miastu. No, tak, i to w ramach praworządności, w ramach... No w ramach tej prywatyzacji właśnie takiej, w ramach pozyskania 180 paru milionów złotych w Gdańsku, które miały być spożytkowane na budowę drogi słowackiego. To się oczywiście nie udało, bo pieniądze się rozeszły na wszystkie jakieś tam inne cele. Dodam, że to budowa stadionu Ergo Arena to 680 milionów złotych. I także proszę zobaczyć. I to przedsiębiorstwo... To tak położonego miasta jak tak, Gdańsk, tak, czy całego Trójmiasta, tak doskonale położonego, Gdynia, która była oknem na świat dla dwudziestolecia międzywojennego, nie stać, aby skupować od innych gmin ich węzły ciepłownicze, tylko wyprzedawać swoje? Tak, niestety wygląda. I chcę jeszcze zwrócić uwagę, proszę Państwa, jeden ze słuchaczy zwraca uwagę, że zróbmy w telewizji licytację najlepiej. I proszę zobaczyć MOL. MOL między innymi... Rosjanie nie byli w stanie objąć akcji grupy MOL, między innymi dlatego, że nie mogli, nie chcieli i nie mogli ujawnić właścicieli de facto, które stoją za Surgutniewgazem. Nie chcieli. Dlaczego? Bo tam są jacyś oligarchowie, bo to jest tajemnica i to między innymi świadczy o tym, że ci inwestorzy nie są transparentni w naszym rozumieniu. Właścicielem większościowym Lotosu w 53% jest Skarb Państwa. Ten Skarb Państwa chce wyzbyć się tego, co jeszcze ma. Dlatego też przygotowaliście Państwo obywatelski projekt ustawy o zachowaniu przez państwo polskie większości pakietu akcji grupy Lotos S.A. Co w tym projekcie jest zawarte? Generalnie to jest projekt właśnie tej ustawy. Mieści się, jak Państwo widzicie, w ramach 7 artykułów. I nasz projekt zakłada podstawową zasadę. Zgodnie z prawem europejskim nie ma prawa być jakichś akcji uprzywilejowanych. Właściciel nie może mieć żadnych specjalnych przywilejów. W związku z powyższym proponujemy, aby większość akcji grupy Lotos, większość, czyli pakiet większościowy powyżej 50%, znajdował się w posiadaniu Skarbu Państwa. Wówczas będziemy mieli wszelkie gwarancje, że państwo polskie będzie mogło wpływać na to, co się dzieje w grupie Lotos, będzie mogło kreować jego dalszy rozwój, będzie mogło wpływać na to, jaki jest skład zarządu, rady nadzorczej i tak dalej. Oczywiście to jest projekt ustawy. Ustawa, która... I pod takim projektem zbieramy podpisy. Taka ustawa trafia do Sejmu i w procesie legislacyjnym nabiera ona ostatecznego kształtu i później poddawana jest pod głosowanie przez Wysoką Izbę, która ją przyjmuje albo odrzuca. Proszę zwrócić uwagę, że my z tą naszą ustawą i zbieraliśmy te podpisy tak, że prowadziliśmy konsultacje społeczne, tak zwane, chociaż nie musieliśmy tego robić, ale marszałek zaproponował nam takie rozwiązanie i jedna z takich podmiotów, to znaczy Krajowa Izba Gospodarcza nam zasugerowała i tak to jest, że często się stosuje, że można zachować także jakiś tam mniejszy pakiet akcji, jak na przykład w grupie MOL, czy na przykład jak w koncernie Orlen, ale państwo polskie postanowiło sprzedać pakiet większościowy jednemu podmiotowi. Całe 53% sprzedać jednemu podmiotowi, który automatycznie zyskuje wszelkie prawo do tego Lotosu. I staje się de facto gospodarzem. Tak jest, tak. A co z dywidendą wtedy? No oczywiście, dostaje tylko właściciel. Dostaje właściciel. Pan profesor. No i wtedy mamy właśnie problemy z całą działalnością gospodarczą tego przedsiębiorstwa. I jeśli chodzi teraz o działalność tego przedsiębiorstwa, to mamy tak, jak już powiedzieliśmy, ten inwestor przejmuje wszystko łącznie z technologią, łącznie z rynkiem i jeszcze wracając do tej sprawy, o której kolejny tutaj element, kolega... Przepraszam, tak? Panie profesorze, przerwę, to jest rynek, to jest strefa wpływu. Tak. Ale jeszcze chciałem powiedzieć o czymś takim, to co kolega pokazywał na schemacie rurociągów. Otóż z Naftoportem będziemy mieli problemy w tym momencie, bo w tej chwili Naftoport jest dla nas tym źródłem zabezpieczającym nas przed tymi nieprzewidzianymi przypadkami z rurociągiem Przyjaźń. Natomiast w tym momencie jest duża szansa, niebezpieczeństwo duże, że to wszystko stracimy i to jest wielki problem dla całości gospodarki energetycznej i tak jak mówię, 17% energii w formie pierwotnej, która jest spożytkowywana w Polsce wszędzie, nie tylko w transporcie.
Polski Lotos to nie tylko grupa kapitałowa, ale również to idea łącząca wielu ludzi w Gdańsku i w całej Polsce. To jednocześnie gwarancja stabilności, niezależności energetycznej Polski i to jest jedna z niewielu polskich marek, która ma szansę zaistnieć na rynkach światowych. Pan Krzysztof Steckiewicz wyjaśnił nam również, że to jest marka inwestująca i promująca sport dzięki Lotosowi. Skakał Adam Małysz, między innymi biegała i biega Justyna Kowalczyk. Jeżeli nie będzie polskiego Lotosu, będzie tylko Lotos z obcym inwestorem w 53% w strukturze własności, te wszystkie inicjatywy, któremu Lotos służył, mogą zaniknąć i ten mecenat i sponsoring sportowy może przestać istnieć. Nasi goście właśnie przygotowali ustawę, która mówi o projekt ustawy o zachowaniu przez państwo polskie większościowego pakietu akcji grupy Lotos S.A. Przyjechaliście z tym projektem do naszego studia dzisiaj, do telewizji Trwam i do Radia Maryja. Czy byliście już wcześniej w innych miejscach i zaprezentowaliście to tym, z którymi powinniście się spotkać, czyli przedstawicielom rządu? Ojcze, no niestety, jak wiemy, sprawa między innymi nawet samo otwarcie rafinerii programu 10+ świadczy o tym, że rząd stara się na ten temat głośno nie mówić, nie zwracać tej uwagi na to, że chce dopiero co otwartą nową instalację sprzedać za jakąś tam niewielką kwotę. To jest sprawa, która rządu nie interesuje. On podjął decyzję prawdopodobnie i teraz ją próbuje realizować, głośno o tym nie mówiąc, aby gdzieś tam kiedyś to po cichu załatwić i dopiąć do końca. My staramy się mówić, jak wiemy, korzystamy z gościnności telewizji Trwam. Wcześniej był program także w telewizji Trwam, interwencyjny, mówiliśmy o tym. Staramy się zainteresować możliwie największe grono polityków. Pragnę zwrócić uwagę, że udało nam się zainteresować na przykład Prawo i Sprawiedliwość. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości 2 kwietnia przyjął uchwałę i poparł tą naszą inicjatywę. Staramy się szukać grupy patriotyczne, które to popierają. Są takie. Solidarność nas popiera. Czyli są ludzie i są środowiska, którym zależy na Polsce i na polskich grupach kapitałowych. Ja państwu bardzo dziękuję za tę część naszego dzisiejszego spotkania. Po 21.40 z naszymi gośćmi będzie rozmawiał ojciec Benedykt Cisoń i spotkamy się w Radiu Maryja. A przypomnijmy, że o grupie Lotos S.A. i jej znaczeniu dla kraju i regionu rozmawialiśmy dzisiaj z panem profesorem, doktorem habilitowanym inżynierem Jerzym Głuchem, z panią Kazimierą Zofią Juraczko oraz panem Ireneuszem Peckim, jak również z panem Krzysztofem Steckiewiczem. I ja za tę część naszego spotkania państwu bardzo serdecznie dziękuję, zarówno też za przybycie do naszego studia. Dziękujemy. A widzom dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. I prosimy o poparcie widzów. I poparcie jak najbardziej widzów naszych.